Czyja to dołyna, czyje to pokosy, czyja to dołyna, czyje to pokosy, czyja to dziewczyna rozpustyła kosy. Czyja to dołyna, czyje to pokosy, czyja to dziewczyna rozpustyła. Jesteśmy na pograniczu gmin Piszczac i Kodeń. W dniu dzisiejszym odbędzie się obrzęd kopania ziemniaków. Dawny obrzęd, który przedstawią panie i panowie też z Zachorowa w ramach inicjatywy lokalnej, współfinansowanej z Narodowego Centrum Kultury i ze środków gminy Piszczac. Scenariusz przygotowały panie z Zachorowa i cała akcja jest przez nich ułożona, więc nie chciałbym przyjść zabawy, zobaczymy to na wizji. Panie Kamilu, trochę gościnnie w gminie Kodeń dzisiaj, ale aktorzy wyłącznie z gminy Piszczac. Tak, oczywiście, tak naprawdę po sąsiedzku, bo z Zachorowa, czyli wioska sąsiadująca bezpośrednio z gminą Kodeń. No i dzisiaj tradycyjny obrzęd kopania ziemniaków w wykonaniu pań z koła gospodyń z Zachorowa. Także bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, jak widać swojsko. Pogoda może nie najlepsza, ale myślę, że wszystko się uda. XXI wiek, Zachorów cofa się w lata 1900-1800. Może nie cofa, a po prostu tak przypomina, jak to kiedyś było, jak się to kopało. Myślę, że to będzie i doskonała forma integracji, i doskonała zabawa, i coś, co można, na co można popatrzeć z uśmiechem. No widzisz, kogo ja przywiozłam? Ono! Ty to Hanka jesteś! Ja no. Wiedziała, że ty polatasz po wsi i przywieziesz ludzi! Ludzi! Jeszcze chłopa mogłabyś z innego przywieźć. O kurwa, ty jakoś zadbała w tym roku o te kartofle, nie zarośnięte? A noż to byłoby wstyd, ludzi powiedzieliby, o ta cholera nie opliła kartofle. O, plotkowałyby to plotkowały. A Panie Boże, zapaj, daj Boże, żeby dobrze nam poszło. Ale macie tutaj pesz, kumo. Oj kumo, gdzie pesz, to i kartofle też. A ja tam takiego mam, Micie, on tam za lasem mieszka. On już chyba 7 lat wdowiec, ale taki fajny chłop. Oj kumo, on taki brzydki, pryszczaty, gdzie jest dla takiej baby, szkoda. A to jaki pracowity czy leni? A pracowity, drzewa na rąbie, krowę wydoi. A byka ma? A nie ma byka. A to nie gospodarz. Hanka, ale ty ten kartofel zostawiasz. No, już pogadali o tym tym. Już zamyśliła się o tym krzywym nosie. A ten? O, to już ja się modliłam do Pana Boga, żeby dał pogodę. No bo co to? Wysłuchał cię. Bo teraz to cały tydzień deszcza padały. Oj, ale widzicie, dzisiaj trochę podkopię. Jeszcze raz przyjdziecie do mnie, jak się nie wykopię, co? Kumy? Przyjdziemy. No? Chętnie, kumo, przyjdziemy. Patulu, jak dobrym obiadem poczęstujesz. Oj! A zobaczycie, ja całą noc gotowała dzisiaj ten obiad. A dobry chodzi. A gdzie to ten twój Olesiu? Już my cały koszyk mamy. Co on tam robi? A to tutaj robi. Miejsce na kopiec. I ja wam kapustę z baraniną nagotowała i baraniny nadosiła. Zobaczycie. Że mnie noga boli. Ruszać się szybciej, to zaraz obiad będzie. Oj, Matulo, baraninę to ja ci pomogła robić. A gdzie ty wysypujesz? A kumy, a może która nie ma kartofli na zimę? To ja ze dwa worki użyczę. No, nie wiemy, bo jeszcze u nas kopania nie było. Tak, może. A ty, kumo, do nas też musisz przyjść odrobić. Jak będę dobrze się czuła, będę miała zdrowie, to przyjdę. Oj, ładne to i ładne ma te kartofle. Dużo pod czakiem. No na tyle się wydaje, że u mnie są lepsze. Bo ja mam gnój, ja mam krowy, ja mam konie. No to ładniejsze będziesz miała. Konie będą lepsze. Zaproszę was, kumy, zaproszę. No. Aby choroszy chłopak był. Oj, choroszy, choroszy. I bogaty. Ale, i bogaty. Bogaty to nie, aby dobry. Ale pracujecie. Oj, ale masz i zbolałe ziemniaczki, masz. No
trochę robaczliwe takie, nie? No. Świnie zje. No też prawda. O, dobrze, że jeszcze trzy owce i dwa baranki. Wodać pyzy. Wyjdzie ta duna, wyjdzie placki. Duna! Czyście mnie kopać. Zaproszuję was. Och, jak piach. Dzisiaj, jaka taka zmęczona. Piach u nas sypie. Chodź, Hanka, pójdziemy. Zaraz załadujemy, przywieziemy obiad. Matulu, a ten fartuch mogę ręce wytrzeć? Możesz, o zobacz, mój też. Toż fartuchy po to, żeby ręce wycierać. Chodź, my jedziemy po ten obiad. Możesz krzyczaj, krzyczaj, jeść co. Oj, oj, bo to do roboty, Matulu, to takie wszystko leniwe, ale leniwe, do jodła, a do jodła, zobaczysz, jak będę jeść. Oj, toż ja nie pożałuję, po to ja gotowała całą noc. Jedziemy, przywieziem ten obiad. Ja rozpalam tam ognisko, gdzie było zawsze. No to rozpalam. To siadamy. Siadamy. I tak jeszcze tutaj... Żeby ja nie nagadała, to i by nie pojechała po ten obiad. Widzicie, i byśmy do nocy zbierali, kopali. Patrz, jaka chitra. I taka się nie drobi. Ona chciała, żebyśmy do Puławy doszli. Hitra. Dopiero by obiad nam dała. Już prawie do końca my dochodzimy. No. Toż ona mówiła, że będzie dwa dni kopała. A ona grają, za jeden dzień chce wykopać. Ale całe noc, mówi, nie spała. Coż ona nam nawaliła? Moja motyczka to po mojej babci. Ona mnie przekazała i mówiła: Zośka, dbaj o tą motyczkę, bo to ci chleb przyniesie. A gdzie ty otrzymasz? Jak to gdzie? Jak ja pokopię, to ja ją umyję, zawieszę pod... Na górę, tam pod... Na bantach ona wysycha, no, i ona jest czyściutka. Ale mądra dziewczyna, no. Wiesz co robisz, wiesz? Mm. Ale Zośka... To po mojej babci. Ty te czekaj. Ona muszę za stodołę lecieć. Kurno. Dobra, oszczędzać wodę, bo tu daleko do rowu. Jeszcze brudny miech, jak się... Jak to mówi. Dobra. A teraz by mnie polejcie. Tak dobrze nosiłeś tak koszulki? No tak dużo nie. Gospodarz będzie polewał później. No a dobra, trochę, bo szkoda wody tu do rzeki. Do rowu daleko, gdyż do rzeki. Oj, Matulu, ja się gorzej zmęczyłam przychowaniem tego obiadu. Jak się to panie? Stanie no tutaj. Oj, baraninę mam i kapustę mam. I pomidory z naszego ogrodu. A ja myślała, że ty głupoty gadasz. Ogórki to takie pod gumkę swoich, bo innego ja nie mam. Oj, Matulu, do nas to będą teraz przychodzić. Jak się najedzą i zobaczą i powiedzą w innych wsiach, to już teraz będziemy mieli pomoc. Oleszka, a co to, co teraz u ciebie będzie za robota? Oj, będziemy... Ja mam dużo ludu przędzenia. O, to ja teraz do ciebie przyjdę. Bo nie mam, muszę ja naprząć. Ja widzę, że ty tak nas kręcisz. O, jaki to młody baran. To tatulu zabił takiego, co kulawy był. A co ja wam dałaby jeść? To już musiała zabić. Mm. No. Ale ci gadali, że wy zabili... Nie tego. Chorego barana. Jakiegoś chorego. A, na wsi to gadają. O, wymyślo. Jaki chorek by był chory, to by zdech. Pognała wołki na Bukowinę, wzięła ze sobą skrzypce jedyne. I grała, śpiewała. I tak sobie siwe wołki pasa. Siwe wołki pasała. Oj, dobrze dziewczyny, zaśpiewaliśmy, dokopmy my już. O! Wyjdzie chmura, deszcz pójdzie i co tam? Już tak dobrze się zrobiło. Dobrze, zbieramy kopię. A już mało zostało. O, już nie dużo. Oleśka, ja do ciebie co roku będę przychodziła. Co roku będę przychodziła. A nie patrz i mnie, noga już nie boli. A ja mówiła. Gatula wołajcie, kumo. No, gospodarze, dokończyliśmy już te twoje ziemniaki. Gdzie wiesz, Jeszka? A ty wiesz, co masz robić, czy nie? Tatula, ciągnie! Tatula, koniec kopek! Ciągnę! Oh,
takie ciąganie. Dobranoc. Mała maty syna rano ożeniła.